glifosat. To wnioski z badań dzieci na Dolnym Śląsku. Wszystkie miały w organizmie ślady najpopularniejszego na świecie herbicydu, powszechnie używanego w rolnictwie, co nie oznacza, że obojętnego dla zdrowia. Michał Kwiatkowski. Rodzina państwa Jerzyków właśnie odebrała wyniki badań. No jest przerażenie. No, najbardziej struta jest moja córka. Stężenie glifosatu w próbce jej moczu 8-krotnie przekracza bezpieczną granicę. Rodzina mieszka na stałe w Wielkiej Brytanii, lecz zakupy robi w tamtejszych polskich sklepach. Starodawne potrawy jak babcia gotowała. Żurek, kaszę, rosół. A teraz się okazuje, że wszystko, co żeśmy robili, to i tak jest trute, i tak jest trute. Glifosat jest najbardziej rozpowszechnionym herbicydem na świecie. Przynosi krocie i jego producentom i rolnikom, ponieważ pomaga zwiększyć plony. Pytanie, jakim kosztem? Tutaj też trzeba uświadomić dużej świadomości polskich rolników, że im trzeba przywrócić środki bezpiecznej ochrony roślin, bo są też ofiarami tego całego wydarzenia. Ich dzieci również znalazły się w ponad 200-osobowej grupie przebadanej na Dolnym Śląsku. Ani jednej osoby, która miałaby poziom zerowy. Urzędy unikają pytań o glifosat. Konkretnej odpowiedzi udzieliła tylko Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Łącznie w ubiegłym roku przebadano 140 próbek płodów rolnych pod kątem pozostałości glifosatu. Tylko w jednej próbce gryki stwierdzono glifosat powyżej najwyższego dopuszczalnego poziomu. To zasadnicza rozbieżność z niedawnymi badaniami jednej z organizacji konsumenckich. My w sumie znaleźliśmy na 10 kasz gryczanych, aż przekroczenie w 6 w przypadku kasz jaglanych, w którym robiliśmy badanie dwukrotnie dla tych samych produktów, tylko 2 produkty były na 10 za każdym razem czyste. Skąd więc tyle chemii rolniczej w polskiej żywności? Marcin Gustowski, wini import. Skarmianie soją transgeniczną lub przelutą rzepakową może być źródłem strucia. Producent nie pochwali się na opakowaniu, że karmił zwierzęta sprowadzaną paszą zaprawioną glifosatem. Dzieciom nawet chociażby jak te paróweszki się kupowało, to się patrzyło, czy są bez konserwantów i tak dalej. Chyba zresztą wszyscy ludzie teraz na to patrzą, nie? Bo są jak najlepiej dla swoich dzieci. Polskie prawo nie określa bezpiecznej granicy stężenia glifosatu w organizmie. Unia Europejska informuje jedynie o dopuszczalnej dziennej dawce, lecz nie mówi nam to nic o kumulowaniu się trucizny w ciele. Światowa Organizacja Zdrowia uznała glifosat za, jak to ujęto, prawdopodobnie rakotwórczy. Michał Krakowski, wydarzenie.